wojsko na koniach dojechało od samego rana, cały czas i później po południu to ojciec i mój kuzyn Jurek Stępień wołali mnie, szli tam do zobaczyć i dolecieliśmy do Piotrowskich, do Gozdowa, to jechał na koniu pułkownik i żeśmy tam to wszystko, ojciec krzyczał do niego, niech żyje polskie wojsko. I w pewnym momencie wyszedł samolot od Bratoszewic, wyszedł samolot, taki duży czarny samolot. I zakręcił i trzy razy do niego wystrzelił do tego samolotu. I on zakręcił mnie pomachał trochę skrzydłami i się wszyscy krzyczeliśmy, że trafili go, że ranny. A on guzik zakręcił, podniósł się do góry i poszedł na Bratoszewicę. I trwało to może parę sekund i pierwsza bomba wystrzelała z Bratoszewic, spadła pomiędzy Sadówką a tym, a Gozdowem. I myśmy wtedy uciekali. Przyjechaliśmy do domu. To już mama już wszystko uciekało. Ciocia z córką, syn, z dwoma synami ja. I zostawiliśmy dom. Konie już były na ubrane, żeby miał uciekać. W kumontach były. Te konie uciekły i tych koni żeśmy już nie znaleźli w ogóle. I uciekliśmy na Gozdów. I skręcili tam, bo te bomby już nad nami, przed nami były. I tam nie chcieli nas przyjąć w każdym domu. Tam pięć domów było, które nam nie przyjęli. I u przybysza Felka była, nie wiem, to był chleb, czy to była bora, to nie wiem, co to było. Tylko była wysielona słomą. I tam żeśmy się schowali. Ja siedziałem pierwszy przy drzwiach, po prawej stronie. Brat za mną siedział zaraz i mama z bratem czteroletnim. I tam bomba, dwa odłamki wpadły tej bomby, bo dwie dziury były w drzwiach. Bo ktoś powiedział, że żeby kłaść pierzyny, to te odłamki zostaną. A guzik prawda, bo mama miała potem była w szpitalu, bo baranda dostała kawał żelaza w twarzy miała. Ciocia miała łydkę tu całą wyrwaną, Basia miała nogę urwaną, a ten Krzysiek miał rękę na pół przerwaną, a Jurek miał tę nogę pokaleczoną. I wtedy nie wiem skąd to się wzięło, bo myśmy wylecieli po tym całej awanturze, wylecieliśmy i tamten przybysz mówił, niech pani nie ucieka, a wtedy się paliły, już Szadówka się paliła i Pludwin się paliły. Straszna rzecz. Tak bili wtedy z Bratoszewic, że niemożliwe. Nas ten przybysz nagrał z powrotem do tej chleba, tam czy to ubora, bo nie pamiętam. I skąd się wziął później nad ranem oficer niemiecki, przyszedł, zobaczył to wszystko, czapkę zdjął i tą czapką tak machnął i wyszedł. Fafluk też coś powiedział i wyszedł. I za kawałek przyszło czterech żołnierzy niemieckich i kazał opatrzyć. I opatrzyli i napisał kartkę, ten oficer napisał kartkę, żeby do szpitala, do Bratoszewic, bo w Bratoszewicach w szpitalu był szpital. I tam i ojciec przyjechał, wziął to wszystko na wóz i zawiózł. Tam ich opatrzyli w Bratoszewicach i ojciec musiał ich zawieźć do Radogoszcza, do szpitalu. I tam był, ojciec był chyba, nie wiem, 5 czy 5 dni, bo tam go zatrzymali ojca i woził tam, nie wiem, przerannych woził, czy jakże. No myśmy z bratem siedzieli, żeby się mordowali tutaj. Nie daj Boże, nie daj Boże. A Basia była zabita, nogę miała urwaną. No to potem, a wujo był jej ojciec, uciekł do Warszawy, uciekł na Warszawę i wrócił, no to wykopaliśmy tę trumnę i żeśmy ją pochowali dopiero. A mama była dość długo w szpitalu tam, przyjechała, miała kawał żelaza tu na twarzy, miała kawał z pierzami. Powiedzieli, a to z tymi pierzami szłowinięte, to miała tutaj. Nie daj Boże, później mordowaliśmy się sami bez mamy, bez tego. Ja musiałem gospodarzyć, miałem 14 lat i musiałem gospodarzyć. Nie daj Boże, mi się przypomni to wszystko, to pokażę się.